najbardziej przynależy do Warszawy. Kazimierz to jest miłość nabyta, a dzieciństwo i młodość, potem małżeństwo, dziecko, początki kariery literackiej. Wszystko to Warszawa. Jest to nieprzeceniona w żadnym wypadku towarzyszka życia, choć niełatwa. Dałem jej przyrzeczenie. Zbuduję ci dom. Ona powiedziała, nie wierzę. A ja uparłem się i zbudowałem. Kiedyśmy byli tutaj na wyprawie z moją panią i władczynią, Marią Kuncewiczową. Ja mówię, czas już najwyższy spełniać zobowiązania. Była z nami przyjaciółka nasza, Irena Lorentowicz, i powiedziała, wiecie co, ja mieszkam u pani Białowiejskiej. Ona chce sprzedać nieruchomość. To takie opuszczone, ale takie ładne. Chodźcie, zobaczymy. Poszliśmy razem w trójkę. Zobaczyłem. Okazało się, że jest mała chatka z dwóch pokoi złożona i jest duży ogród. Ogród był zarośnięty. Dobre były gruszki. Spróbowaliśmy te gruszki. I powiedziałam, pod wpływem tych może gruszek, a przede wszystkim z powodu tych zobowiązań powziętych, kupuję, bo pani podobno chce sprzedać. Ta chatka miała swoje bardzo ciekawą historyczną przeszłość. Bywali tam różni ludzie jak Strug, Daszyński, Rataj i temu podobni ludzie, z którymi otrzymywaliśmy kontakt. Poza tym świat literacki mieszkał tam i tu, żono jakiś czas, cała prawie Polska. Jeden z tych pokoi był duży, zaopatrzony w wielką werandę, więc wieczory takie letnie wypływały poza mury do pięknego ogrodu i na tę werandę i tak dalej. Tak jakoś się zorganizowały te wakacje letnie, że było bardzo wesoło, a braki tego bardzo sielskiego, może i prymitywnego życia nie dawały się we znaki, dlatego że to wszystko wsiąkało w bardzo piękne tło. Kiedyśmy zaczęli budowę tego domu, ona mówi, zbudujmy chatkę. Ja mówię, ja chcę, żeby ta chatka, którą zbudujemy, była chatką taką, według twojej i mojej woli. Podobania nasze szły po linii estetyki i piękna. To nas wspólnie złączyło. To stworzyło naszą nie tylko miłość, ale i przyjaźń, która w życiu rzadko się trafia. Otóż na tej podstawie architekt Siciński, zaproszony przez nas, zaczął budować ten dom. Pokazał mi plan. Plan mi się podobał, ale plan był na moje potrzeby zbyt skromny. Bo ja nie chciałem malutkich pokoików i malutkiego domu. Ja chciałem swoje obietnice wykonać w rozmiarach, na jakie mi by było stać pod względem energii i pod względem upodobań. Ta energia i pomysłowość doprowadziła do tego, co dzisiaj mamy. Ten dom na zewnątrz był wielokrotnie przeze mnie poprawiany, bo mi się wydawały te pokoje klitkami, kiedy ja gruby z natury, lubię duże pokoje i wolną przestrzeń. Tu trochę miałem opozycję, przede wszystkim pana architekta. Panie Jerzy, jak to przyjemnie w takim malutkim pokoiku z ukochaną kobietą, stale być tak blisko, żeby było ciepło. Ja powiedziałem, ja z ukochaną kobietą wolę być w dużym pokoju i w tym pokoju, żeby było ciepło. I w ten sposób zrobiliśmy dom taki, jaki wygląda. Cały ten dom ma raczej znaczenie jako mieszkanie, jako ambicja, jako tęsknota do domu, ludzi wyrzuconych poza nawias tego kraju przez wojnę. Ten punkt atrakcji, którym ten dom był dla nas zawsze w czasach naszej emigracji. W 1936 roku został ukończony, nie został umundurowany wewnętrznie, że się tak wyrażę. Mundurek uzyskiwał po kolei w miarę możliwości finansowych. Zniszczone też zostało w czasie wojny całkowicie. Kiedyśmy wrócili po wojnie, nie zastaliśmy ani jednego krzesła, ani jednego łóżka, ani jednego światła jakiegoś o przyzwoitym wyglądzie. Ale dom cały był dzięki temu, że jest zbudowany z bali, ani jednego goździa tu nie ma. Jak Cieśla, bardzo wspaniały chłop, dobry rzemieślnik, przyszedł, kiedy skończył do mnie, powiedział, panie, ja tutaj panu daję klucze od tej struktury całej. Jeśli pan znajdzie w tym domu jeden guść, pan mi nic nie płaci. Wszystko było na felc i ja nie znalazłem goździa i skruszony musiałem płacić. W środku to tylko ta pani, która tu w tej chwili siedzi koło mnie, może powiedzieć, jaka jest jej robota i wysiłek. Nie jest to ani pałac, ani jakaś bardzo wytworna willa, ani to nie są funkcjonalne, znakomite meble. To jest po prostu azyl i miejsce, w którym się zakodowały
nasze wspomnienia, nasze doświadczenia w różnych krajach Europy, w których przebywaliśmy po opuszczeniu Polski we wrześniu 1939 roku. A ci, którzy by kiedykolwiek mieli okazję oglądać, niech myślą jak potrafią. Z całą skromnością, nie spodziewając się żadnych wielkich efektów tego domu, przekazujemy go do oglądania ludziom ciekawym podróży swoich rodaków i śladów tych podróży, tych usiłowań, tych prac, które prowadzili zarówno w domu, jak poza domem, do którego nie przestawali tęsknić.